Rozpoczęło się spotkanie numer 3 rozgrywane w dniu dzisiejszym. Spotkanie pomiędzy LB a Deja Vu. No i Mateusz Pieniążek zdobywa pierwszą bramkę w 50 sekundzie tego spotkania dla drużyny LB, mimo że LB nie ma dzisiaj nikogo na ławce. Grają dosłownie jednym składem. Dobracki, Pieniążek, Adamczyk, Góral, Gefeld. Zaraz postaram się ustalić, kto jest w bramce. Gefeld jest na pewno i Góral w polu, tak samo jak Adamczyk, przepraszam, Pieniążek. Jest także w polu Adamczyk, a więc Dobracki, Miłosz Dobracki z dwójką w bramce. No i drużyna Deja Vu, Przemysław Adamka, Dawid Dziedziech, Krzysztof Kaźmierkiewicz, Michał Krasnodębski, Przemysław Muszyński, Patryk Pytliński, Adam Wilma, Jacek Chyliński i Patryk Briggs w bramce. Muszą dzisiaj bardzo oszczędnie z siłami zawodnicy LB tutaj uważać do samego końca, ponieważ są sami, nie ma tutaj możliwości żadnej zmiany przeprowadzić, nie ma możliwości nawet na chwilę odpoczynku, trzeba grać tutaj naprawdę na całego. Przypominamy jeszcze o jednej rzeczy, o której Państwu nie mówiliśmy. To, że mamy opóźnienie. No i jeżeli oglądają nas kierownicy drużyn, no to mogą spokojnie wyjechać chwilkę później. Nie muszą się tutaj tak do końca śpieszyć, ponieważ kolejne mecze są zaplanowane. Powinien się rozpocząć o godzinie 16. Już wiemy, że o godzinie 16 się nie rozpocznie mecz pomiędzy Huraganem Trzepcz a WSD Twoją Szkołą Grudziądz. To opóźnienie może się nam oczywiście tutaj jeszcze zwiększyć. Później 16.50 powinien rozpocząć mecz Gresty z Unisław Friends, no ale tymczasem Krzysztof Kaźmierkiewicz zdobywa pierwszą bramkę dla Deja Vu. No i 1-1. Długa piłka, no i Kaźmierkiewicz, nie patrząc, główką zdobywa bramkę. No i już szybciutko z kolejną próbą wychodzi drużyna Deja Vu, tak jakby podbudowana tym, że strzeliła tutaj tą bramkę. Mamy rzut rożny dla LB. Deja Vu, teraz Briggs
Musiał uważać, bo dużo nie brakowało, a ta piłka do bramki by wpadła. Ona leciała tak niebezpiecznie wzdłuż bramki. Wycofanie piłki do tyłu. Oj! Faulowany z numerem 28 Radosław Góral. Góral teraz strzelał, szukał tam jeszcze tej piłki Marcina Adamczyka, nic z tego nie wyszło. No i jest okazja dla Deja Vitim. Dobrze rozpędzał się Jacek Chyliński, mamy jednak piłkę na aucie. Jeszcze raz muszą wznowić zawodnicy. Okazja, próbował Michał Krasnodębski. No i za chwilę rozpoczniemy te decydujące fragmenty pierwszej połowy. 13 minut do zakończenia pierwszej części spotkania. Zobaczymy, czy drużyna Deja Vu Team jest w stanie no tutaj sprawić jakąkolwiek sensację. Wydawałoby się jednak, patrząc na składy, że przed sezonem oczywiście, że drużyna RB w takim spotkaniu powinna sobie spokojnie poradzić. Tak jednak jak na razie nie jest ten okrojony skład. Daje się drużynie Deja Vu, drużynie oczywiście LB mocno we znaki. To jest faul. I to jest żółta kartka. Kto ukarany żółtym kartonikiem? Przemysław Adamka, numer 5. No i 2 minuty w osłabieniu Deja Vu. LB będzie miało okazję do strzelenia powerplay gola. No
mocny strzał w plecy jednego z zawodników Deja Vu Team. Próbuje teraz Deja Vu sam ruszył Krzysztof Kaźmierkiewicz. Ten, który strzelił tą bramkę wyrównującą dla drużyny Deja Vu. Okazja, no i bramka samobójcza. Samobój w wykonaniu Kaźmierkiewicza. LB prowadzi 2 do 1. A za chwilę zobaczą Państwo, jak właśnie do tego doszło. Tutaj no, próbował przeciąć to podanie Kaźmierkiewicz. Zrobił to jednak na tyle niecelnie, że do siatki własnej udało mu się trafić. A więc no, możemy powiedzieć, że Kaźmierkiewicz ma już na swoim koncie 2 gole dzisiaj. Jedno trafienie normalne, jedno samobójcze. Ale teraz, oj, potężna bomba. Mamy rzut rożny. LB mimo okrojonego składu prowadzi, no i szuka sobie tutaj kolejnej akcji. A przypomnijmy, że ten gol strzelony przed momentem przez Kaźmierkiewicza był to power play. Gol strzelony w osłabieniu. No i kolejna potężna bomba, niewykorzystana. Dobrze wychodzi z bramki Miłosz Dobracki. On się tutaj broni dostępu do własnej bramki. Zobaczymy, jak mu to wszystko wyjdzie oczywiście. No jeszcze tutaj, no, 9 minut tej połowy i 20 następnej, aby się wykazać. Przypomnijmy jeszcze raz. Huragan Trzepczy kontra WSD. Twoja szkoła Grudziądz. To spotkanie, które zostanie rozegrane bezpośrednio po tym meczu za około 40 minut, a więc około godziny tych z Państwa, które to będzie interesowało. No jeżeli nie będziemy mieli to dogrywki, zapraszamy na ten pojedynek około godziny 16:35. Teraz ładna dwójkowa akcja, no i nie poszedł za tą piłką zawodnik LB z numerem 28 Radosław Góral. Gdyby poszedł za tą akcją, byłby tam w środku, mógłby coś tutaj wykorzystać tą sytuację, mógłby strzelić bramkę. Tak się jednak nie stało. Przypomnijmy, że w dniu dzisiejszym nie będzie oczywiście nagrywana Stalex Liga po godzinach. Ten program był nagrywany przez nas wczoraj. No i będzie można obejrzeć ten program oczywiście na
stronie Staleksligi, staleksliga.pl. O jutro około godziny, no myślę, że jednej z porannych, będzie to wszystko na stronie staleksliga.pl. A przypomnijmy, że naszymi gośćmi w dniu wczorajszym, ale teraz dobrze by ich z bramce, była drużyna Lachostorgo z Chełmża. Kolejny strzał, mocno, jednak niecelnie. Dobrze był ten strzał zablokowany, no i teraz już okazja, Góral! Radosław Góral strzelcem bramki na 3-1, no i LB mimo okrojonego składu. No, przeważa tutaj mimo, no, zobaczymy też jeszcze na ile sił oczywiście starczy drużynie LB. A przy tej bramce asystował zawodnik z numerem 29, to Łukasz Gefeld. Teraz próbował Krasnodębski, zablokowany. Ponownie piłka do Krasnodębskiego. Oj, teraz musi uważać Bryks. Piłka trafiła w poprzeczkę. No, gdyby to wpadło do siatki, to byłaby naprawdę bardzo fajna bramka. Ale kolejna okazja dla LB. Naciskają zawodnicy LB. No i zdobywają kolejną bramkę. 4-1. Briggs pokonany po raz czwarty. A strzela Radosław Goral. Tutaj dobre podanie po raz kolejny. Dobra kontra drużyny. LB. No i w taki sposób właśnie padła bramka. Wróćmy jednak do meczu. Bo tutaj Krasnodębski, on teraz próbuje podanie na prawą stronę, tam do środka, tam był Dawid Dziedziech. No i jest aut dla LB. Teraz dobrze na rzut rożny. No i brawo w bramce Miłosz Dobracki. Już do szatni przeszli zawodnicy Huragana Trzepcz. Zawodnicy w WSZ swojej szkoły jeszcze na trybunach. Oni w tym momencie powinni rozpoczynać już swoje spotkanie. Tak się jednak oczywiście nie stało. Rozpoczął od bramki Patryk Briggs. Rozpoczyna się także w tym momencie konkurs skoków narciarskich w Klingenthal
tych z Państwa, którzy nie oglądają, no o tym, jak sobie radzą nasi reprezentanci, będziemy oczywiście informować na bieżąco. A my mamy tymczasem kolejną bramkę. Piąty gol dla drużyny LB. A strzelcem bramki z numerem 9 Mateusz Pieniążek. Teraz dobrze do Bracki w bramce. Za chwilę pokażemy Państwu powtórkę z tej bramki Pieniążka. W pierwszej połowie nie widać kompletnie tego, że drużyna LB nie ma tutaj nikogo na zmianę. Grają naprawdę bardzo dobrze. No i możemy się spodziewać naprawdę wielkich emocji do... No, ze strony LB. Jeżeli oni nie opadną z sił, no to będą na pewno atakować do samego końca. No i będą starać się wygrać to spotkanie jak największą liczbą goli. Ależ teraz w słupek Radosław Goral dobrze ruszył za tą akcją zawodnik z drużyny LB. Nic z tego jednak nie wyszło oprócz strzału w słupek. 50 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Przypominamy, że to jest trzeci mecz rozgrywany w dniu dzisiejszym, jeszcze sześć przed nami, ale jest okazja bezlitośnie wykorzystana przez Mateusza Pieniążka. Jeszcze na 30 sekund przed końcem pierwszej połowy Pieniążek strzela szóstą bramkę, przy której asystuje Łukasz Gefeld. Oto jak do tego doszło. Tutaj pięknie, dwójkowo rozpracowali obronę zawodnicy LB. 6 do 1. No i za chwilę będziemy mieli koniec pierwszej połowy. Jeszcze 10 sekund. No i będziemy mieli chwilkę oddechu dla zawodników. Sześć do jednego. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa spotkania.
No i rozpoczęła się druga połowa spotkania. Bramkarze potwierdzili swoją gotowość do gry. No i zaczynamy. LB prowadzi z déjà vu 6-1. No i za 19 minut déjà vu może się pożegnać z rozgrywkami pucharu z Talexligi. LB w drugiej rundzie czekać na swojego rywala, którym być może będzie albo drużyna Akropolu, albo bezimienny Hełmno, albo Gruzjan Slim, a może Rafmix Stal w świecie, albo jeszcze któryś z drużyn, która nie rozegrała dzisiaj swojego spotkania. Przypomnę, po tym meczu jeszcze takich spotkań pozostaje do końca 6. W dniu dzisiejszym oczywiście. No i później czekamy na ostatni mecz, który będzie rozegrany 8 bądź 7 grudnia, gdzie tego jeszcze nie wiemy. Oczywiście będziemy czekali na taką decyzję zarządu Stadex Ligi. No i mamy bramkę. Mamy bramkę dla drużyny Déjà vu numer 15, Przemysław Adamka. Asysta bramkarza Patryka Briggsa. Czas na szybciutką powtóreczkę tego, co zrobił Briggs. Szybki, długi wyrzut, znalazł tam wolnego kolegę. No i Adamka z pierwszej piłki. Teraz piłka opuszcza plac gry. Była potrzebna nowa futbolówka, która już pojawiła się na boisku. No i już drużyna LB próbuje. Przypominamy, jest to trzeci mecz rozegrany w dniu dzisiejszym. Następne spotkanie bezpośrednio po zakończeniu tego meczu to pojedynek Huragan Trzepcz kontra WSD, twoja szkoła Grudziądz. Próbuje drużyna LB. Łapie futbolówkę Briggs. Teraz Miłosz Dobriacki jest w polu. A ile dobrze zauważyłem, Łukasz Gefeld w bramce. Zaraz to postaram się jeszcze Państwu potwierdzić. Strzelał teraz z numerem 15 Przemysław Adamka. Próba drużyny Déjà vu.
No ale mają swoją stratę w tym momencie. 4 bramki to jest naprawdę bardzo dużo. Teraz kolejna próba LB. Dobrze Briggs. Oj, bez faulu jednak uznali sędziowie. No i dobrze Briggs. No, a teraz jest potrzebna przerwa dla zawodnika. Drużynę. Déjà vu. Wracamy po tej przerwie. Jest okazja dla drużyny LB niewykorzystana. No, w czasie tej przerwy emocjonowaliśmy się oczywiście pierwszym skokiem naszych zawodników podczas drużynowego Pucharu Świata w skokach narciarskich, ale my mamy kolejną bramkę dla drużyny LB. Autorem bramki Radosław Goral. 7-2. A emocjonowaliśmy się dlatego, że Żyła skoczył bardzo daleko, oczywiście 133,5 metra. I Polacy są na prowadzeniu w konkursie drużynowym Pucharu Świata. Oczywiście będziemy Państwa informować o tym, co dzieje się na skoczni w Niemczech. Teraz kolejna sytuacja, jednak wróćmy do meczu, bo tutaj drużyna LB naciska. No i mamy bramkę dla drużyny Déjà Vu. Szybka kontra. No i 7-3. Autorem tej bramki Krzysztof Kazimierkiewicz, no, asystował w tej sytuacji Patrick Briggs. Zobaczmy jeszcze raz właśnie, co tutaj się stało. Briggs, kolejny długi wyrzut. No i jest bramka. Bramka na 7-3. Zobaczymy, czy drużyna LB utrzyma prowadzenie do końca, czy też jeszcze będzie tutaj walka na całego. Jak na razie tylko po tych długich wyrzutach, kiedy tutaj mają problem z powrotem do obrony zawodnicy LB, padają bramki. LB, to zmęczenie już na pewno po prawie pół godziny gry daje się we znaki. Jest słupek, jeszcze dobitka. No i złapał futbolówkę Briggs.
Kazimierkiewicz. No, próbują zawodnicy tego i mnie można oczywiście odnieść, że LB nie próbuje tutaj tej bramki zdobyć. Przepraszam, że déjà vu, nie próbuje tutaj tej bramki zdobyć. Przychodzi im to jednak naprawdę bardzo ciężko, szukają, ciągle szukają tej możliwości zawodnicy déjà vu team. No i gol! Bramka numer 8 dla drużyny LB, a jej strzelcem Radosław Góral. Zawodnik z numerem 28. Tutaj strzał, piłka odbiła się od Briggsa. No i przeszła jeszcze pod nogami zawodnika z numerem 14 przy tym strzale. To Patryk Petliński. Osiem-3. Kolejna okazja dla LB, no i kolejna bramka. A jej strzelcem Mateusz Pieniążek z numerem 9. Bramka na 9-3. To jak ta bramka padła? Asystował przy tej bramce oczywiście Radosław Góral. Radosław Góral. Kolejne. Kolejny punkt tego zawodnika w klasyfikacji kanadyjskiej Pucharu Ligi. Kolejny bardzo mocny strzał. 9-3 i o przerwę poprosi drużyna LB. To zmęczenie jednak daje się we znaki drużynie LB. Pół godziny grają bez żadnej zmiany. Pół godziny grają wszyscy. Drużyna déjà vu, no mimo że się tutaj zmienia, na razie nie potrafi znaleźć sposobu na drużynę z Lisewa Wapcza. Spójrzmy oczywiście jeszcze w historię rozgrywek w poprzednim sezonie. Obydwie drużyny również grały, no i zajęły miejsce koło siebie. LB było 13, déjà vu na miejscu 14. Kolejna próba.
wykonaniu zawodników LB. Teraz długa piłka do przodu, ale nie zdążył za nią Dawid Dziedziech. Łapie futbolówkę Briggs. No i szybko rozpoczyna Briggs w kierunku Kazimierkiewicza. Ale teraz jest to okazja dla LB. Będzie rzut rożny. Piłka dla bramkarza. To jest mocny strzał w wykonaniu Kazimierkiewicza. Był to też taki trochę, możemy powiedzieć, strzał bezradności. W wykonaniu Krzyśka z dużej odległości był on bardzo niecelny. Kolejna próba. Po raz kolejny niecelnie. Walczą, walczą naprawdę na całego zawodnicy. Déjà vu, ale ta strata jest tutaj niezwykle duża. No i tutaj nie należy spodziewać się czegokolwiek innego. Oj, jeszcze bramka samobójcza w wykonaniu Kazimierkiewicza. Drugi gol samobójczy tego zawodnika. Jest to 10. trafienie dla LB. Zobaczymy, jak to się stało. Tam piłka odbita od nóg Briggsa, nabita na Kazimierkiewicza. 10 do 3. Okazja dla LB, no i była pusta bramka. Radosław Góral mógł to wykorzystać. Tak się jednak nie stało. Ma futbolówkę w swoich rękach RBX. No i to już jest ostatnie 5 minut zawodników. Déjà vu im w pucharze Stalex Ligi. Za chwilę będą mogli oglądać już te rozgrywki tylko z trybun i bądź też przed monitorami swoich komputerów. Ponieważ no, przegrywają i to wyraźnie, no, za chwilę WSD Twoja Szkoła Huragan Trzepczy, no i tutaj faworyt też zdecydowany, drużyna WSD Twojej Szkoły. Zobaczymy.
czy drużyna WSD twojej szkoły potwierdzi to, że będzie walczyła tutaj na całego w Staleksligę, na wszystkich frontach. Bo drużyna z Grudziądza, żadna drużyna z Grudziądza nie zdobyła jeszcze nawet medalu z Staleksligi. Najbliżej były tego Ochabki Grudziądz, które 3 lata temu występowały w gali finałowej i tam spotkały się z drużyną Rafmixu. Wtedy jeszcze Rafmix Strażak Przechowo. Teraz pusta bramki, a no i dużo zabawy, nie ma gola. No a to powinna być bramka. 140. Tymczasem najnowsze informacje ze skoczni w Klingenthal. Tam nasi zawodnicy grają kapitalnie, ale to może za chwilę. Słupek teraz obronił Briggsa. 141 metrów wykonaniem Krzyśka Bieguna. No i Polacy na prowadzeniu oczywiście konkursu drużynowego w niemieckim Klingenthal, a więc no, czy będziemy mieli polskie powody do radości, zobaczymy. Tymczasem okazja, gol! Radosław Goral, 11-3. Jest to kolejne trafienie drużyny LB, która już no, powoli znęca się, można powiedzieć, na déjà vu. 11-3. Do zakończenia tego spotkania pozostały jeszcze 2 minuty. Okazja, no i jest bramka, ale wydawało mi się, że tam było też zagranie piłki ręką wcześniej przez zawodnika Michała Krasnodębskiego, ale strzelcem bramki Adam Wilma. Zobaczmy właśnie, czy tutaj nie, sędzia nie zdecydował się na odgwizdanie tego zagrania jako ręki. A mamy kolejną bramkę dla drużyny LB. Szybko odpowiedzieli zawodnicy LB, a strzelcem 12 bramki Radosław Goral z numerem 28. Do 4, niecała minuta do końca tego spotkania. A za chwilę no, mamy kolejną bramkę. Tak jest, kolejna bramka dla drużyny Déjà Vu. No i rozpoczęła się tam tutaj taka radosna twórczość z jednej i z drugiej strony. 12-5. Proszę zobaczyć jeszcze szybciutko, jak do tego doszło. Ale my wróćmy, bo tutaj Krasnodębski przed szansą zdobycia kolejnej bramki. W tym momencie 12, już 13. Do 5. 13 bramka dla drużyny LB. Oto jak do tego doszło.
do zakończenia tego spotkania. Pozostało już naprawdę niewiele. Koniec meczu. 13-5 LB w drugiej rundzie Pucharu Stalex Ligi.